30 kwietnia cały świat świętuje Międzynarodowy Dzień Jazzu ogłoszony przez UNESCO. W żadnym innym mieście w Polsce nie jest on tak głośny jak w Katowicach. Przez kilka dni celebrujemy go dźwiękami dziesiątek trąbek, saksofonów, fortepianów i perkusji w trakcie Katowice Jazz Art Festival. To będzie już piąta, a więc jubileuszowa edycja Katowice Jazz Art Festivalu. Festiwalu, którym świętujemy Międzynarodowy Dzień Jazzu wyznaczony przez UNESCO na dzień 30 kwietnia. W tym roku mamy szczególne powody do świętowania, bo to pierwszy Światowy Dzień Jazzu w pierwszym roku obecności Katowic w sieci miast kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. A więc jak zawsze festiwal jest skoncentrowany wokół daty 30 kwietnia. Zawsze rozpoczynamy go wcześniej. W tym roku festiwal rozpocznie się już w poniedziałek 25 kwietnia i aż do 30 kwietnia przez te 6 festiwalowych dni w Katowicach wystąpi aż 9 doskonałych zespołów. Jak zwykle gwiazdy z całego świata, ale również fantastyczni artyści z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem artystów katowickich, szczególnie tych związanych z Akademią Muzyczną i z Wydziałem Jazzu. Lista bardzo bogata, jak zwykle chcemy pokazać jazz w jego całej różnorodności. Ja ze swojej strony mogę szczególnie polecić kilka wyjątkowych wydarzeń. Dla nas tym najciekawszym i chyba największym będzie występ fantastycznej Jasmine Levy, artystki, która może z jazzem do końca nie jest kojarzona, bo to przede wszystkim gwiazda world music, wykonawczyni pieśni Ladino, więc pieśni Żydów sefardyjskich w języku Ladino. Niezwykłe, poruszające, pełne emocji. Ten koncert odbędzie się w Pałacu Młodzieży i w zasadzie jest już niemalże prawie wyprzedany. Dlatego drugą moją rekomendacją jest koncert Brukselskiej Orkiestry Jazzowej. Wszyscy, dla wszystkich tych, którzy mają ochotę na potężną dawkę jazzowej energii, którą może nam zagwarantować tylko i wyłącznie duży big band jazzowy, polecam ten fantastyczny koncert w czwartek 28 kwietnia w sali Katowice Miasto Ogrodów, czyli w sali widowiskowej dawnego Centrum Kultury Katowice, tu na placu Sejmu Śląskiego. Ogromny big band, znany od lat 90. Ci artyści brali udział chociażby w nagraniu ścieżki dźwiękowej do filmu The Artist, artysta, który kilka lat temu zdobył amerykańską nagrodę Oscara, więc będziemy tutaj gościć muzyków oscarowych. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 25 do 30 kwietnia. W trakcie jego trwania usłyszymy jazz w najróżniejszych jego odmianach. Nawet brzmienia wywodzące się z muzyki klasycznej, współczesnej, awangardowej, elektronicznej, world music czy szeroko rozumianego popu. Nad wszystkim unosić się będzie wszechobecny duch improwizacji.